proszę Państwa, powiedzcie mi, czy jest sens pracować, starać się? Utrudzony przyjechałem, trzeci dzień w trasie jestem. Proszę Państwa, wczoraj Niemcy, zobaczcie, ściągnęli nas na ten parking tutaj. Było masę samochodów, jechałem z kolegą jeszcze, nie będę mówił skąd. Dzięki chyba niemu nam to zrobili, bo dali nam 2-3 godziny, żeby się przeładować. Proszę, zobaczcie, tutaj biorę z Paryża przeprowadzkę i słuchajcie, on tam jest z tyłu przy samochodzie i słuchajcie, i oni to wszystko nas tu zostawili, powiedzieli przeładować. Dali nam 2-3 godziny, żeby przeładować, bo jest 5 ton 100, wszystko wisi, waży. Ważyli tutaj, tutaj obok ważyli, w tym miejscu tutaj staliśmy, ważyli nas i proszę Państwa, i powiedzieli, przyjedźcie dwie. Nawet nie powiedzieli, że mamy to zrobić. Znajomy mówił, że dopiero jutro, może znajomy taką bajkę powiedział, umiał mówić po angielsku, zaczął z nimi mówić, a gdzie będzie spał, a gdzie to. Cwaniaczył się, zmienili zdanie i powiedzieli, że samochód pójdzie, mówią, bo jest nie, mówią, że jest pokorodowany, że jest pokorodowany, zobaczcie, to jest, proszę Państwa, o, widzicie, samochód, o którym Wam mówiłem, Iveco dali i proszę Państwa, nie wiem co robić, paliwa nam brakło tam na autostradzie, wszystkich zatrzymywali, paliwo wlałem, bo miałem 5 literków i proszę Państwa, powiedzieli, że auto się nie nadaje do jazdy, potem, bo powiedział, że tam gdzieś są trochę postawy skorodowane, że już tam dzisiaj złomują ten samochód. Proszę Państwa, nie, to nie jest mój samochód. Czy jest nie, to nie będę Wam mówił. Wróciliśmy z nim z Paryża, jest cały załadowany. Ja poszedłem potem do Polski, ja się poszedłem po paliwo. Nie chcieli mnie przepuścić, ale udało się tu gdzieś pojechać. Wróciłem tam, bo z komisariat jakiś tam był, się czołgałem dosłownie przez autostradę. Tutaj podchodziłem, żeby przyjść, nalałem kolega ten, co tutaj właśnie wiozę mu te rzeczy do Krakowa, też tu został, proszę Państwa, bo mówią, że przeładowany, no tak, ja czuję, że przeładowany jest, bo widzicie, jak jest założony, ale nie o to chodzi, jak można zmienić, proszę Państwa, zdanie, tylko dlatego, że kolega, który potem zabrał się, bo ja nawet nie wiedziałem, że pojechał, ja zobaczcie, potem co Wam mówiłem po awarii, bo koło żeśmy zapali, śruba się jakaś biła, albo jakiś predmiot metalowy i zmienialiśmy je we Frankfurcie, to było tutaj, patrzcie, kółko ładne założyli tutaj i ja przyjeżdżam z Porto, wlałem paliwo, kolega śpi, a potem zobaczcie tam buźkę, a tu zobaczcie, proszę Państwa, ten łańcuch tu założyli. Wiecie co? Nie wiem co robić. Gdybym miał kłódkę, to bym chyba się tu przykuł. Wiem, że to nic nie da, protesty. To bym się tutaj chyba tym łańcuchem tak przykuł i bym tak został. Po co pracować, proszę Państwa? Mówicie, pracuj. Ja bym tu, wiecie co? Już sobie myślałem, że miał grzeszczo. Jak to nie jest, nie wiem, jakieś hartowane, to bym wziął i to przeciął. Co by było? Moją nie rób tego, to jeszcze mówili. Niemcy, nie Niemcy, czy Polacy, że Niemcy są tacy rygorystyczni. I dzisiaj ma przyjść ekspert, nie wiem ile to będzie kosztowało, mandat mi dali 200 euro za przeładowanie, chociaż mówiłem, że jak znajomym, bo ja prowadziłem, a jechaliśmy we trzech, jeden kolega tylko kilkaset metrów albo kilometr dwa tylko jechał. I proszę Państwa, ten taki nam narobił takich tych problemów. I przez niego mamy, to nie powiem co to był, zobaczcie, taką rzecz założoną. Zobaczcie, taką rzecz na kole mamy założoną. Tu jest jakiś tam, chyba właśnie, bunowak, jakiś tam special quality. I proszę Państwa, żeby była boszówka, to by uciął, na skutki by nie patrzył. Proszę Państwa, tam mam też trochę jedzenia, swoje książki jakieś tam. Nieważne, jestem była zmachany trzeci dzień w drodze, tutaj jest ten znajomy. No bo Poznany spał, proszę Państwa, o, a ja spałem tam na siedzeniu z głową.
słuchajcie, to nie chcę używać mowy nienawiści. Kiedyś ułożyłem taki wiersz. Nie lubię Niemców, bo to na końcówka. Zigrąg od wieków nawet tą autostradą widzę, jak jeńcy beton kładą. To jest około 2 zwrotka z tego wiersza. Słuchajcie, to położyli tam tak. Zobaczcie z drugiej strony. Proszę, zobaczcie tam. Tak pozahaczali w kółko. Nie wiem, co się dzieje z aparatem. To jest w kolorze różowym. No, nic nie zrobisz, nie urwiesz tego. Proszę bardzo, zobaczcie. Jak to pracować, proszę Państwa? Dla kogo? Bo oni bogaci, bo Polaków okradli, chyba to już się widziałem.